Dzień dobry, jesteśmy w Bibliotece na Koszykowej. To jest vlog debiut Koszykowa. Ja się nazywam Aleksandra Gąsowska. Naszym gościem dzisiaj jest pani Małgorzata Sic. Witamy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Będziemy rozmawiać o pani książce. Najnowszej, bo ukazała się w tym roku, w 2020. Kocie chrzciny, lato i zima w Finlandii. Pięknie wydana książka, wydawnictwo Czarne z serii Reportaże. Jak zwykle nie zawiodłam się czytając. Pani studiowała przez kilka lat, była pani w Danii, w Szwecji, w Finlandii, z przerwami jeszcze na podróże w kierunku Azji. I proszę powiedzieć, jak pani się tam żyło, jak wyglądały studia, jaka jest różnica między tym życiem studenckim, a ma pani porównanie też pomiędzy Polską, a życiem studenckim tam, w Finlandii? Jeśli chodzi o Finlandię, to wydaje mi się, że po pierwsze życie studenckie tam istnieje. U nas tak naprawdę jest to też moje jakieś warszawskie doświadczenie, więc być może nie jest prawdziwe dla wszystkich uniwersytetów. Natomiast u nas sprowadza się to do tego często, że studenci są rozsiani po jakichś mieszkaniach w ramach całego miasta, nie mają takiego swojego kampusu, gdzie mogłyby się rzeczy dziać, gdzie mogliby się organizować, nie ma dużo takich studenckich organizacji. W Finlandii jest nawet przecież specjalny uniform, taka, jak to nazwać, spodnie połączone z jakby górą, nie wiem jakie jest słowo na to polskie, więc jest dużo większe jakby możliwość, żeby się jakoś jednoczyć, robić rzeczy razem, więc tego studenckiego życia jest po prostu bardzo dużo. Natomiast jeżeli chodzi o różnice w ogóle w edukacji, to też zwróciłam uwagę, że jest, ponieważ ja pojechałam tam już na studia na poziomie magisterskim, to wydaje mi się, że moje relacje z moimi profesorami, nauczycielami były bardzo równe. To znaczy, ja robię swój research, ty robisz swój, ja się zajmuję tym tematem, ty tamtym, możemy sobie porozmawiać i podzielić się różnymi naszymi doświadczeniami. Nie ma takiej hierarchicznej struktury, że mamy kogoś, kto wygłasza wykład i kogoś, kto ma słuchać, jest dużo więcej debaty, natomiast dużo więcej pracy w domu. Czasami na początku człowiek się zaczyna sobie myśleć, Jezu, w Warszawie byłam na studiach od 9 rano czasem do 20, a tutaj się okazuje, że mam na przykład dwa zajęcia, półtora godziny dziennie. Wszystko super, tylko że na te zajęcia muszę się przygotować, muszę przeczytać wiele rzeczy, obejrzeć, wypracować swoją opinię, być przygotowana do debaty, więc jest bardzo wiele samodzielnej pracy. Jest to dużo bardziej kreatywny proces, wydaje mi się, niż takie po prostu słuchanie wykładu i spisywanie notatek. Mhm. Czy ten czas wolny studentów tam wygląda inaczej niż w Polsce? Czy też dużo czasu spędzają wieczorami? Czy weekendy to jest taki czas, że rzeczywiście wychodzi się do miasta i bardzo długo w nocy spędza się ten czas w jakichś restauracjach, pubach? Wydaje mi się, że gdzie by nie spojrzeć, studenci zawsze będą studentami, zawsze będą chcieli imprezować, pić i bawić się i chodzić na imprezy. Natomiast wydaje mi się, to też jest znowu jakieś moje doświadczenie z dwóch różnych miast, z Warszawy, z Turku i trochę poniekąd z Helsinek, że jest dużo więcej możliwości na robienie wspólnych, ciekawych inicjatyw, które wychodzą poza wspólne picie. Znaczy, wydaje mi się, że jednak najłatwiejszy sposób dla studentów w Polsce to spotkanie się w pubie wieczorem, ale przecież wiele z nich także musi sobie dorabiać. W Finlandii jest ten trochę większy komfort finansowy, ponieważ studenci dostają pieniądze od rządu. I duże dotacje na obiadki szkolne, na mieszkanka, więc jest dużo łatwiej, nie trzeba pracować. Często wiele osób pracuje po prostu na przykład tylko w same wakacje i potem w ten sposób sobie jakoś pomaga. Więc pozostaje dużo czasu, który można spędzić też na to, żeby pomagać, żeby się angażować, żeby na przykład wchodzić w jakieś polityczne akcje, ale też żeby zdobywać już doświadczenie zawodowe wcześniej. Więc w jakiś sposób też te pieniądze od rządu dają pewien komfort, czas wolny, który można wykorzystać w jakiś kreatywny sposób. I to nie są stypendia, które są przyznawane wybranym studentom, tylko każdy student otrzymuje jakąś kwotę. Czy to są wysokie kwoty? Tak jakby to pani porównała do warunków polskich? Czy to jest jakaś taka minimalna, nie wiem, pensja krajowa, którą otrzymują tam studenci do życia? Ja nie otrzymywałam tego, więc mogę tylko polegać na tym, co słyszałam od moich znajomych. Natomiast to są kwoty, które są rzędu 500 euro na przykład. Natomiast dzięki dotacjom, które rząd jakby inwestuje także w mieszkalnictwo dla studentów, to jest to suma, która pozwala wynająć mieszkanie. Mhm. Pamiętajmy też o tym, że obiady w szkole są bardzo tanie. To jest w granicach naszych 10 zł za obiad, który można się naprawdę najeść na cały dzień, jeżeli ktoś chce bardzo oszczędzać. Plus są bardzo tanie kredyty studenckie.
czyli oprezentowane na poziomie no, paru procent. Mhm. Już pomijając, że później też kredyt mieszkaniowy jest bardzo tani, więc rząd w różne sposoby umożliwia młodym ludziom start w dorosłość. Ale same studia są bezpłatne? Tak. Czy same studia są bezpłatne? Czyli, do niedawna... czyli ten kredyt studencki po prostu można wziąć na życie. Na życie, nie na studia, tylko na życie. Tak, żeby na przykład skupić się na studiach właśnie, a nie musieć pracować, dorabiać sobie w żaden sposób, też dla poczucia niezależności od rodziców. Może dla niektórych te pieniądze, które zarobią na przykład w wakacje, nie są wystarczające w ten sposób. Natomiast do niedawna studia były darmowe dla wszystkich. Chyba 2 lata temu, jeśli się nie mylę, zostało to zmienione. W tym momencie osoby spoza Unii muszą płacić za studia w Finlandii. Wiem, że Finowie są bardzo oszczędni, że potrafią używać ubrań i przedmiotów codziennego użytku no, do wyczerpania, że tak powiem. Opisuje Pani bohaterów młodych ludzi, którzy mają na sobie ubrania, które noszą przez kilkanaście lat. Czy to rzeczywiście tak wygląda? Nie wiem, czy to jest rzeczywiście norma i każdy Fin tak myśli, natomiast było to coś, zjawisko, na które zwróciłam zdecydowanie uwagę, na to, że wiele osób w moim wieku i młodszych, no bo teraz już nie jestem w sumie w wieku studentów, to bardzo zwraca uwagę właśnie na to, że czy jakieś produkty są trwałe, czy jest to design, który jeszcze za 5-10 lat będzie dobry. Wiele osób na przykład dziedziczy ubrania Marie Mekko po rodzicach, że jakby może nie chodzi o skąpstwo czy oszczędność, tylko piramida jakby wartości jest trochę inna, więc ubranie, które powiedzmy jest modne i tanie, będzie te dwie kategorie będą gdzieś na górze piramidy w Polsce, podczas gdy w Finlandii na górze to będzie właśnie trwałość, jakość, wytrzymałość i ponadczasowość. I ten charakterystyczny design fiński, który się tak wielu osobom z Europy podoba, jeśli chodzi o te przedmioty codziennego użytku i o ubrania, czy mogłaby Pani powiedzieć o takich markach typowych, które są w Polsce chyba nieznane, ubraniowych na przykład, fińskich? No to czym one się charakteryzują? Przepraszam. Najbardziej znaną chyba fińską marką na świecie jest Marie Mekko. Mam właśnie dzisiaj koszulkę specjalnie. Chociaż nie jest to dobra reprezentacja tego, co Marie Mekko tworzy. Marie Mekko jest najbardziej znane z takich charakterystycznych kwiatowych wzorów, maków w różnych kolorach, na różnych kolorowych tłach, które powstają od dekad i nadal są w modzie, w trendzie. Chodzi o to, żeby stworzyć wzornictwo, które jest na tyle całkowicie poza trendami, poza tym, co jest modne, coś, co jest, nigdy nie było w trendzie, nigdy nie będzie już passé właśnie, to jest dobre słowo. Czyli chodzi o stworzenie czegoś, co całkowicie nie przystaje, też nie tylko pod względem wzornictwa, ale też pod względem krojów. Te kroje są często dużo bardziej uniseksowe, dużo bardziej właśnie luźne, pasują do osób w różnym wieku, w różnym rozmiarze. Jest to takie bardzo, nie wiem, może ja się jakoś doszukuję tutaj pewnych wartości, może tutaj tylko chodzi o ciuchy, a ja tutaj dogodowuję jakąś filozofię, natomiast mi się wydaje, że to jest też coś w tym takiego właśnie równościowego. Albo wręcz taka potrzeba poczucia wygody, bo wiemy, że Finowie bardzo sobie cenią kontakt z naturą, z przyrodą. Czy to też z tego może wynikać, tak jak Pani mówi, te fasony, które są takie luźne, swobodne? Absolutnie. Oczywiście musimy brać pod uwagę to, że mamy dość trudne warunki klimatyczne w Finlandii, to, że spędzamy dużo czasu na dworze, to, że nie przejmujemy się, że jest zima i tak jedziemy na rowerze i tak, nie wiem, biegamy i tak robimy sport na zewnątrz, więc to oczywiście ma duży wpływ też na podejście do naszego komfortu i wyglądu. To, co było dla mnie chyba takim pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, kiedy byłam pierwszy rok w Finlandii, to, że chciałam sobie kupić buty zimowe. Ale stwierdziłam, że kupię je w Polsce, będzie taniej, jak pojadę na święta do rodziców. I wszystkie buty damskie, zimowe w Finlandii były bez obcasów i bez żadnych platform, bez żadnych podwyższeń. Pojechałam do Polski, okazało się, że nie mogę znaleźć jednych butów, które by tych podwyższeń żadnych nie miały. Po prostu w Finlandii mamy taką śliską powierzchnię, że nikt w tych butach nie dałby rady. Ale też chodzi, wydaje mi się, że być może jest tam też jakiś element właśnie feministyczny w tym, że dlaczego kobieta w sumie ma nosić. Ma się męczyć, prawda? Męczyć się i to jeszcze zimą, to kiedy jest ślisko, wiatr wali po twarzy, jeszcze chodzić w butach na obcasie. Bardzo, bardzo to jest jakby bliskie, ta idea spędzania czasu na świeżym powietrzu bez względu na pogodę. Oczywiście wiadomo, że mają tych takich dni letnich dużo mniej niż my.
Stąd też to umiłowanie do koloru, o którym Pani mówiła, w strojach. To jest coś absolutnie fantastycznego, bo nasza ulica niestety jest smutniejsza, jest ciemna, prawda? Tak jak Pani porównuje, jeśli chodzi o właśnie sam sposób właśnie noszenia się, ubierania się. My się trochę boimy tych kolorów. Mi się wydaje, że i tak, i nie. Że wydaje mi się, że jednak jak patrzy się na większość fińskiej mody, to zawsze będą jednak wygodne jeans, wygodne buty, czarna kurtka albo szary plecak, nie wiem, t-shirt. Jednak po najniższej linii oporu ma być wygodnie, mam się czuć dobrze, komfortowo, a nie ładnie. Natomiast jak już mamy się wystroić, jak już mamy zwrócić uwagę na swój wygląd, to właśnie wtedy bardzo odważne wzornictwo i kolory. Więc trochę tak. Bardzo mi się podoba ten rytm takich, jakby to powiedzieć, skrajności. Mm-hmm. Sport, to, że tak dużo się ruszają, to jest fantastyczna rzecz. Rower to jest największy przyjaciel Finów. Zachwyciła mnie ta opowieść o tych, zachwyciła, nie wiem, albo przeraziła opowieść o tych cmentarzyskach rowerów. Od razu powiem, że jest to coś, co być może jest charakterystyczne po prostu dla miejsca, w którym mieszkałam. Może być może jest to tylko jedno takie cmentarzysko, jednak wydało mi się dość ciekawe miejsce, w którym studenci i nie tylko zrzucają właśnie rowery, które w jakiś sposób zasługują na karę. Ja też tam miałam okazję to zrobić. Natomiast poza tym jednym jakby problemem, to rower rzeczywiście jest najlepszym przyjacielem Fina. Rowerami się jeździ zimą, latem. Ścieżki są wszędzie, ale poza tym rowerem można jeździć. Może teraz mówię coś, co jest prawnie niezgodne z rzeczywistością, ale co jest zgodne z rzeczywistością. Można jeździć po chodniku, na ścieżce, po drodze. Więc bardzo często też są ludzie, którzy po prostu biorą to, co jest im najwygodniejsze w danym momencie i wszyscy to tolerują. Nie ma tego konfliktu kierowcy, rowerzyści, to znaczy nie ma agresji takiej, nie która ma, jest widoczna na ulicy? Znaczy oczywiście, że wszędzie jest agresja kiedyś gdzieś widoczna, natomiast te problemy, które my mamy, samochody kontra piesi, piesi kontra rowerzyści, rowerzyści kontra cały świat, to jest no, bardzo dla nas chyba charakterystyczne i lokalne. U nas w ogóle prawo pieszego jest dużo gorsze niż w większości krajów Europy, więc Finlandia pod tym względem jest po prostu normą. Normą jest to, że jeżeli ktoś zbliża się do pasów, to samochód się zatrzymuje na wszelki wypadek. Normą jest to, że nie wiem, kierowcy autobusów czekają na ludzi, jak widzą, że biegną. Normą jest po prostu tego typu zachowania, które widzimy w całej Europie. Niestety to obawiam się, że my jesteśmy trochę oddaleni od normy. I biathlon to jest drugi sport, który... Czy oni rzeczywiście uprawiają ten sport tak prywatnie też jakoś? Czy są takie warunki w ogóle tam do uprawiania biathlonu? Znaczy mi się wydaje, że to była trochę taka moja teza, że mimo że hokej i jakby łyżwiarstwo są najważniejszymi kategoriami sportowymi dla Finów, to ten był dla mnie pewną esencją fińskości, bo przecież mamy tam i bieganie, i narty, i strzelanie. Po prostu dla mnie się to od razu skojarzyło z tymi wszystkimi rzeczami, z którymi Finowie mi się bardzo kojarzą. Przecież to jest jeden z niewielu narodów w Europie, w którym jest tyle broni, gdzie polowania są tak powszechne. Oczywiście nie jest to taka samowolka jak u nas, jest to zupełnie inaczej, jak to się mówi, prawnie kontrolowane, w jakiś sposób, tak, trzeba mieć więcej pozwoleń, czy też tak, i też nie ma warunki. Nie ma takiego odstrzału dzikiego, po prostu tysięcy, kontrolowane jest to, co ci myśliwi po prostu robią. Natomiast rzeczywiście nie dość, że od razu oglądając ten sport mam takie wrażenie, że oto właśnie widzę jakąś taką wojnę zimową. Cenny po prostu film, tak, walczący. Może to mój stereotyp, ale wydaje mi się, że jednak wojna i jakby ta walka Dawida z Goliatem w przypadku Finów walczących ze Związkiem Radzieckim to jest jednak coś ważnego dla Finów i co bardzo często się pojawia w kulturze, więc może też w mojej głowie takie skojarzenie zaczęło się często pojawiać po jakimś czasie mieszkania tam. Skoro Pani już nawiązała do historii w ogóle Finlandii, bo to też możemy przeczytać w tej książce. 6 grudnia bodajże obchodzą Finowie takie największe święto, tak? Mhm. Tak, czyli niedawno. Dzień Niepodległości, w tym roku już 103. Natomiast ta niepodległość była niepodległością bardzo krótką, trwała właściwie parę miesięcy, ponieważ później rozpoczęła się z kolei wojna domowa. Finlandia jest też krajem niezwykle doświadczonym i tu mi się wydaje, że tutaj widzimy jakiś taki punkt bardzo
łatwy do zrozumienia dla polskiego czytelnika, bo to jest kraj, który jest doświadczony z jednej strony od zachodu, ze strony Szwecji, z drugiej strony od strony Rosji, to już w ogóle możemy całkowicie zrozumieć. I jest to naród, który właśnie ma poczucie takiego trochę zamknięcia między tymi dwoma imperiami. To nie jest naród szlachecko wojująco władców. To jest naród, który ma bardzo głęboką świadomość taką ludową, co też wydaje mi się, że ogromnie wpływa na to, jak teraz traktowane są różne grupy społeczne w Finlandii, jak bardzo wartościowy jest rząd fiński. Chyba poruszyłam właśnie z 7 różnych wątków, ale to jest ciekawe. Ale jest to ciekawe, że jasne, historia jest historią, wszystko mija, natomiast wydaje mi się, że to ma ogromny wpływ na to też, jak ludzie patrzą na rzeczywistość. Wydaje mi się, że to też jest, ma to związek, ta ludowa właśnie esencja Finów też z tym, jak szybko wprowadzone tam zostały możliwość głosu, nie tylko bierna, ale też czynna, nie tylko czynna, ale też bierna dla kobiet na przykład. I w tym momencie mamy też małżeństwa homoseksualne. Nie wiem, czy to już weszło, ale wiem, że adopcje będą teraz możliwe, także już dla wszystkich par homoseksualnych. Wcześniej była to sprawa wyłącznie dwóch kobiet i też chyba jakoś obwarowana w jakiś sposób. Nie chciałabym teraz mieszać, natomiast to wszystko mi się jakoś pięknie łączy. I mam nadzieję, że to połączenie też czytelnicy zauważą. Konflikt szwedzko-fiński, o którym pani tutaj dużo pisze, na czym on polega tak naprawdę? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że polega na tym, że Szwecja, która była zawsze jakąś taką siłą imperialną, zawsze była tą warstwą wyższą, zawsze była tą opresyjną, a nie tą opresjonowaną. Społeczeństwo fińskie, w którym zawsze Finowie gdzieś byli na dole. Fiński język był gdzieś na dole. Majątki mieli Szwedzi, władzę mieli Szwedzi. Więc nadal te animozje są jakby trochę obecne we współczesnym społeczeństwie. Dlatego mimo, że Finlandia jest dwujęzycznym krajem, jest tam mniejszość mówiąca w języku szwedzkim i szwedzki jest też rozpoznawany jako język oficjalny, którego wszyscy uczą się w szkole. Jest takie czasami poczucie animozji, że dlaczego my się właściwie uczymy tego szwedzkiego, dlaczego nie jakiegoś ważnego języka. Jest też takie poczucie animozji na tym względzie, że jednak majątki bardzo dużej części należą wciąż do szwedzkojęzycznych Finów. Więc jest takie poczucie, że pewnej niesprawiedliwości. Jeżeli ktoś mieszka na północy, gdzie wszyscy mówią po fińsku na przykład i nigdy nie spotkał się z nikim, który mówi po szwedzku i nagle przez całą szkołę musisz się uczyć tego języka szwedzkiego, który jest dość łatwy, ale trochę jednak czasu zajmuje, to jest, rozumiem, że może się pojawić jakieś takie poczucie rozgoryczenia pewnego. Szwedzi, jest duża grupa Szwedów, która przyznaje się do wręcz jakichś aktów prześladowania czy przemocy. To jest duża liczba, to jest 7 na 10 osób mówi o tym, że było ofiarami jakichś aktów po prostu prześladowania ze strony Finów. Jeśli chodzi o szwedzkojęzycznych Finów, Szwedzi to zupełnie jakby inna kategoria w tym momencie, to rzeczywiście bardzo wielu z nich mówi o tym, że nie wiem, czy prześladowanie dokładnie pokazuje bardzo tą... Nie chciałabym teraz... Jakieś niechęci, tak? Niechęci może jest lepszym słowem. Nie chciałabym teraz wyolbrzymić tego problemu, że wszyscy, nie wiem, szwedzkojęzyczni ludzie są bici na ulicy, chociaż zdarzają się zaczepki, kiedy ktoś widzi, że... Kiedy ktoś słyszy, że ktoś mówi po szwedzku, tutaj się mówi po fińsku. Czemu mówisz po szwedzku? Jesteśmy w Finlandii, mów po fińsku. To jest już taka klasyka po prostu trochę. Zresztą w najnowszych rankingach popularności partia Perussuomalaiset, czyli tych prawdziwych Finów, jest już znowu na prowadzeniu, jest już na pierwszym miejscu, więc te jakieś takie nacjonalistyczne nastroje w Finach wciąż istnieją, tlą się i na pewno ta świadomość zawsze bycia na drugiej pozycji we własnym kraju pod względem ekonomicznym, pod względem władzy na pewno jest czymś bardzo trudnym. Teraz jak duża jest tam liczba emigrantów z innych krajów, bo tutaj to chyba też już się rozkładają te konflikty, trochę przenoszą się na emigrantów gdzieś z południa
na przykład. Tak, jeśli chodzi o imigrantów, to nawet sprawdzałam to wczoraj, jest to około 2% społeczeństwa, ale to były chyba badania z 2018 roku. Pamiętam tylko jakieś fragmenty statystyk, pamiętam, że Somalijczycy to 0,04% społeczeństwa, wyżej są Rosjanie, Estończycy, Syryjczycy, natomiast nadal jest to absolutny ułamek i porównałabym jakby ilość osób z urodzonych w innych krajach, w Finlandii do Polski, gdyby nie to, że u nas się ta sytuacja ostatnio zmieniła przez ostatnie parę lat, więc tak naprawdę my jesteśmy dużo bardziej zróżnicowanym społeczeństwem w tym momencie. Natomiast to zróżnicowanie jest trochę inne, ponieważ w Polsce jednak kultura śląska, a mazurska, a z Mazowsza, a z Poznania, jest bardzo wiele takich różnic wewnątrz kraju, natomiast wydaje mi się, że mimo tego, że mamy dwa języki, mimo tego, że są tam Samowie, mimo tego, że są imigranci, to jednak Finowie wciąż mają pewne poczucie jednolitości kultury w pewien sposób. Może wynikające z historii, może wynikające ze wspólnej, bardzo krótkiej historii literatury, nie wiem, ale... No i to też jest dosyć mały kraj, prawda? Może dlatego ilu w sumie mieszkańców? 5 milionów, 5,5, więc... Być może chodzi o to, że też zawsze znamy kogoś, wymienisz jakieś miasto i od razu ktoś, a tak, tam mam ciocię, tam mam kogoś, tam kiedyś ktoś gdzieś pracował i mieszkał, więc może to ma na to wpływ, nie wiem. Czy spotkała tam Pani Polaków, czy jest tam jakieś grono Polonii Polskiej w Finlandii? Spotkałam jedną dziewczynę, która była pół Finką, pół Polką, jedną Polkę. I raz spotkałam się z jedną Polką przez 10 sekund, kiedy sprzedawałam jej książki używane. I to chyba właściwie cały mój kontakt z Polonią. Nie szukałam za bardzo kontaktu z Polonią, nie unikałam go. Wydaje mi się, że po prostu... Nie jest to zauważalna jakaś wspólnota? Nie, zdecydowanie nie. Swoich miejsc spotkań albo... Być może mają w Helsinkach. Być może tak jest. Natomiast to jest kwestia paru tysięcy ludzi. Nie jest to duża mniejszość, zupełnie inna sytuacja w Szwecji, gdzie mamy przecież nawet sklepy. Natomiast ja powiem szczerze, że to jest związane też ze mną, ponieważ ja przyjeżdżając do Finlandii znałam już język szwedzki i było mi łatwo znaleźć przynajmniej z tej grupy Finów znajomych, dzięki angielskiemu z drugiej tej grupy językowej znajomych, więc po prostu wydaje mi się, że nie potrzebowałam komfortu polskiej Polonii i dlatego też być może nie zauważyłam pewnych możliwości. Wiem, że było coś organizowane w kościele czasem, że były jakieś jasełka chyba czy coś takiego, natomiast nigdy na to za bardzo nie zwracam uwagi, przyznam się, to jest moja jakaś tam przeoczenie. Nie potrzebowała Pani po prostu może kontaktu akurat, czuła się Pani po prostu dobrze tam? Chyba po prostu. Wydaje mi się, że po prostu Finlandia w jakiś sposób temperament tych ludzi, ich zainteresowania tak bardzo dobrze weszły mi z moimi własnymi, że czułam się bardzo komfortowo od samego początku. O, jeszcze gdybyśmy mogły powiedzieć parę słów o jedzeniu, bo to też jest przeciwne, że potrawy świąteczne w Finlandii są celowo tak jakby niesmaczne. Finowie godzą się z tym, że te potrawy trzeba przygotować, czy też gotową kupić w sklepie. Ona jest niedobra, ale to jest taka tradycja. Mi się wydaje, że to jest taka kokieteria z ich strony. Mi się wydaje, że im jednak rozgotowane razowy, nie wiem, czy to jest chleb, czy ciasto dopiero do chleba, jednak smakuje. Myślę, że im jednak smakuje pióre z marchewki. Myślę, sama też zaczęłam jakby lubić te smaki. Wydaje mi się, że na początku dieta fińska wydawała mi się dość mdła, mało przypraw, mało jakichś fajerwerków, ale potem stwierdziłam jednak, że to coś w sobie ma, że to jest... Zaczęłam też myśleć trochę tak, jak niektórzy moi fińscy znajomi, że jedzenie to jest paliwo, ma być zdrowe, ma być sensowne, lokalne i tyle. Nie ma być to coś... Fajerwerki są spoko na weekend, na jakieś specjalne okazje, ale na co dzień to po prostu dieta nordycka, dużo ziemniaków, dużo warzyw, ryby. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobre podejście do życia. I Finowie bardzo często do większości posiłków piją mleko. To jest jeden z niewielu narodów na świecie, a nawet w Europie, który ma tolerancję laktozy prawie w
całości społeczeństwa, na poziomie 90 paru procent, i rzeczywiście Finowie bardzo często piją mleko. To, że spotyka się kogoś, kto do obiadku w wieku 40 lat pije mleko, nie jest to nic dziwnego. To było dla mnie coś ciekawego. Ja niestety mleka pić nie mogę, natomiast natomiast są różne fajne, ciekawe, fermentowane, mleczne potrawy, które też polecam. Picie wody, po prostu takie rzeczy, które wydają się, no po co o tym mówić? To jest oczywiste, że mamy pić wodę i jeść warzywa. To są wszystko oczywiste sprawy. Natomiast okazuje się, że w naszym podejściu do, nie wiem, może tym otwarciu Polski 30 lat temu na kapitalizm, pojawiło się takie poczucie, że musimy próbować różne rzeczy. Chcemy wszystkiego, chcemy wszystkich kuchni świata, żeby to była nie gruzińska, tylko z tego konkretnego fragmentu Gruzji, żeby to było na specjalnym piecu robione wszystko. A tu jest takie proste podejście. Czy to ma witaminy? Super. Czyli nie ma tam takiego zróżnicowania restauracji z różnych stron świata, raczej... Jest oczywiście. To też można próbować wszystkich. Oczywiście. Wszystkich może nie. Jest to jednak wciąż mniejsze po prostu państwo. Jednak Helsinki mają te niespełna 500 000 mieszkańców, jeżeli mówimy o samym mieście. Ale jest oczywiście wybór. Natomiast to, co jemy na co dzień, to będzie... No, Finowie lubią po prostu powrót do podstaw i to, żeby trzymać się jakiejś tam bazy. I to nie są to nie są takie produkty odgrzewane po prostu w kuchniach, czy raczej są nastawieni na jedzenie świeżych warzyw rzeczywiście, czyli poświęcają jednak trochę czasu na to gotowanie. Czy to są takie rzeczy, które się wkłada do mikrofalówki? I... Dlaczego nie oba? Najlepiej to wybrać coś takiego, co jest niby świeże od początku, ale wymaga minimum przygotowania. Czyli obrane, umyte tylko... Na przykład obrane, umyte ziemniaczki, a do tego jakiś kawałek wędzonego łososia, którym nic nie trzeba robić, albo chleb z serem. Natomiast w ogóle to, co nam się kojarzy, kiedy myślimy o półproduktach i półgotowych potrawach, wchodzimy do sklepu i tam jakaś okropna sałatka z masą octu albo mało apetyczne rzeczy, prawda, albo odgrzewana pizza mrożona. W Finlandii z kolei jest bardzo dużo dobrych półproduktów, więc które są na co dzień jakby produkowane do sklepów, więc myślę, że na półproduktach też można całkiem zdrowo najeść. Chociaż bardziej mięśnie. A literatura, jaka jest klasyka, jak pani opisała klasykę literatury fińskiej? Czym oni żyją? Nie wiem, jedną jakąś taką pozycję, gdyby mogła pani, czy dwie wybrać, tak jak my, nie wiem, wszyscy musimy znać pana Tadeusza na pamięć. Tak, jakiego rodzaju to jest literatura? Czy to jest literatura historyczna, czy jakiś inny rodzaj, zupełnie inny gatunek? Jeżeli miałabym wybrać jedną, to bym wybrała trzy, ale wybrałabym na pewno Tuntematon Sotilas, Wainelina, czyli nieznany żołnierz, opisujący właśnie losy fińskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Wybrałabym na pewno Seitsemän veljestä i Rautatie. To są dwie książki, które pokazują... Ojej, nie, teraz bym musiała się wspiąć na jakieś wyżyny interpretacji, więc boję się trochę tego. Natomiast Rautatie na przykład jest książką, która opisuje pierwszą jazdę pociągiem w miasteczku, kiedy się ten pociąg pojawia i wszyscy są podekscytowani pociągiem. Jest to takie półprześmiewcze, ale moim zdaniem to jest ważna książka, ponieważ właśnie pokazuje to skupienie na ludowości. Przestrzeń i architektura, bo to jest po prostu coś, co mi się bardzo podoba. To, że chyba dlatego, to mówiłyśmy o kolorach w przypadku ubrań, ale też kolory w architekturze. Te domy z zewnątrz są kolorowe. Czy to wynika z tego, że tam jest mniej tego słońca i że te dni są może bardziej takie szare, no bo jesień i zima jest dłuższa niż u nas? Znaczy, wydaje mi się, że fińskie miasta są bardzo szare i takie dość blokowichowe i czasami w niektórych miejscach w Helsinkach się trochę czułam jak w jakimś Związku Radzieckim, ale wiem też, o co pani chodzi, ponieważ oni bardzo chętnie korzystają z naturalnych materiałów i jeżeli drewno jest piękne, to po co je bejcować na jakiś kolor, jak można zostawić i pokazać, nawet jeżeli jest to nieidealne, to jest taki... Jakieś takie piękno, ojej, bo teraz to w ogóle odlecę totalnie, ale chciałam zauważyć pewne podobieństwo w kategorii estetycznej japońskiej, wabi-sabi, czyli piękno patyny. To, że coś jest stare, zniszczone, ale że przetrwało ten czas i widzimy je dokładnie w takiej formie, w jakiej powinno być, a nie w tej jakiejś wypięknionej, wyszlifowanej, idealnej. To jest też coś, co wydaje mi się, że Finowie
wydają się cenić. Przynajmniej takie mam wrażenie. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy fajny domeczek na, gdzieś nad jeziorkiem czy nad morzem, to fajnie byłoby odpocząć i od tego właśnie miejskiego, od tej miejskiej szarości i właśnie trochę odlecieć z kolorami, wydaje mi się. Oni budują sobie, albo wynajmują, ale też niektórzy budują domki, te takie letniskowe, prawda? I te zagrody jakby się rozrastają, tak? To wynika z Pani opisu, że to jest jeden domek, potem jest jakaś tam szopa, potem jest ta sauna, tak? Mhm. Dobudowywana w każdym takim miejscu, gdzie po prostu odpoczywają w wakacje. Tak. No ile masz ziemi, tyle możesz zaszaleć tak naprawdę. Oczywiście Mekki, czyli domek ogniskowy, to każdy właściwie chciałby mieć. Więc jeżeli ktoś nie ma pieniążków, to weźmie coś, co jest na przykład bliżej miasta i będzie to wielkością przypominało bardziej nasze ogródki działkowe. Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to może sobie załatwić wielki kompleks nad morzem z dwoma łódkami i pięcioma domami, prawda? Natomiast każdy chce mieć coś i to jest też jakaś taka potrzeba, żeby latem, nieważne, że nawet w Helsinkach, w dużych miastach jest bardzo dużo zieleni, są parki, jest przecież kontakt z wodą. Mimo wszystko jednak panowie chcą wyjechać gdzieś, gdzie można iść na grzyby codziennie, rano wstawać, wchodzić do sauny, wskakiwać do zimnej wody. Jest coś tak, jakaś taka potrzeba, wydaje mi się, że chyba wszyscy ją mamy, tylko być może ją zagłuszamy, ale takiej po prostu łączności z naturą, bycia z naturą. I też kult pracy, mimo tego wszystkie przyjemności trzeba zapracować. Pani bohaterowie opowiadają, pani, bo to są też opowieści o różnych ludziach w różnym wieku, że właściwie praca jest taką religią, że warto pracować, trzeba pracować, trzeba być pożytecznym dla społeczeństwa i rzeczywiście oni zaczynają, tutaj opisuje Pani młodych ludzi, którzy zaczęli pracować, odkąd było to możliwe, czyli od 15 roku życia i rzeczywiście pracują nawet czasami w firmach swoich rodziców, są normalnie zatrudnieni, mają wypłacane pensje. Tak, to jest jakaś wielka wartość i nie ma absolutnie żadnej hańbiącej pracy. Może nie żadnej, ale większość prac nie hańbi w Finlandii. Więc to, że ktoś teraz na przykład szuka pracy w dyplomacji, a wcześniej pracował w, nie wiem, w fabryce piwa przy taśmie, to co z tego? To tylko pokazuje, że ta osoba potrafi jakby skupić się, pracować, być, nie wiem, na czas. Jakby nic to złego nie pokazuje. Wiem, że w Polsce często jak ktoś na przykład jest już na poziomie, nie wiem, korporacyjnym, zmienia pracę w korporacji, to w CV już nie wrzuci tego, że był, nie wiem, barmanem w wieku 20 lat. Ale jednak w Finlandii wydaje mi się, że ceni się ludzi, którzy właśnie nie boją się pracy, także fizycznej, i często wcześniej zaczynają pracować. No i znowu to jest chyba, może to jest takie jakieś protestanckie myślenie, ale może to też jest związane z jakąś taką fińską kwestią właśnie tego sisu, czyli tego harta, tego, że potrafimy przetrwać w najgorszych warunkach atmosferycznych z dwoma wielkimi imperiami z dwóch stron, które chcą nas zniszczyć, a my przetrwamy. To jest też pewna forma wychowania chyba, bo to rodzice muszą przekazywać dzieciom chyba już od najmłodszych lat, prawda, że ty musisz wejść w te tryby, zacząć na siebie zarabiać, nauczyć się tej sumienności, punktualności, pokory jakiejś, prawda? Czy to się zaczyna na tym etapie, że rzeczywiście rodzice to już zaszczepiają dzieciom? Dzieci muszą być świadome tego, że są częścią społeczeństwa i że nie mogą być, nie mogą myśleć o sobie jako jednostce, niech inni mi tutaj nadskakują, niech robią to tamto, ja robię swoje. Nie, dziecko jest po prostu częścią społeczeństwa, w tym momencie nie jest najbardziej produktywną częścią społeczeństwa, ale jest przygotowane do tego, że kiedyś będzie. A poza tym ten taki hart też się w jakiś sposób fizyczny buduje, czy to wystawiając dziecko właśnie zimą na balkon na parę godzin, czy to właśnie nawet dzieci w przedszkolach bawią się zimą na zewnątrz. W podstawówce już zaczynają chodzić, nie wiem, razem na jakieś wycieczki, na baseny i tak dalej, więc dużo aktywności, dużo przebywania. No trudno jest być osobą bardzo wrażliwą i delikatną, która się wszystkiego boi. Jak od dzieciństwa już jakby radzimy sobie z bardzo niskimi temperaturami i z tym, że no sorry, coś się nie stało, coś się nie wydarzyło tak jak chciałeś, bardzo mi przykro. Nigdy nie widziałam
Oczywiście, to są znowu jakieś anegdotyczne przykłady, natomiast w strefie publicznej w ogóle zupełnie inaczej dzieci się zachowują w Finlandii. Rozumieją, że nie wszystko im się należy, co wydaje mi się nie jest normą wszędzie w Europie. Dzieci po prostu rozumieją, że aha, teraz kogoś innego kolej, potem moja. Aha, tutaj ktoś dostał, a ja nie. Chodzimy do restauracji na przykład i dziecko mówi, że ja chcę tutaj zjeść, ale nie ma miejsc. Ktoś inny je zajął. Przykro mi. Koniec. To jest szczęśliwy naród. Oni są w rankingach tych najszczęśliwszych miejsc. Chyba na pierwszym miejscu, czy na drugim miejscu? Gdzieś od bardzo 2 lat na pierwszym. Na pierwszym miejscu. Ja pamiętam się, dlaczego tam takie jest poczucie szczęścia duże. Wydaje mi się, że ma to związek z ankietą i źle zadanym pytaniem. Ponieważ Finowie, czy są zadowoleni ze swojego kraju? Na pewno. Czy są jakby zadowoleni ze swojej sytuacji życiowej, kiedy porównają ją z sytuacją życiową innych krajów? Oczywiście, że tak. Czy Finowie, wydaje mi się, że nie mają poczucia, że mogą narzekać trochę, ponieważ każdy Fin, który jest świadomy sytuacji na świecie, większość Finów oczywiście, będzie zdawać sobie sprawę z tego, jak doskonała jest ich sytuacja, czy to ekonomiczna, czy to względem właśnie tego, że mają jedno z najlepszych wód na świecie, jedno z najlepszych powietrze jedno z najlepszych na świecie. Generalnie są bogatym narodem. Czy jeżeli ktoś przyjdzie do mnie w ankiecie i spyta o coś, czy ja uważam, że ja mam prawo narzekać? No chyba niezbyt. Natomiast szczęście jest czymś więcej niż zadowoleniem. Szczęście to nie jest to, że mam mieszkanie, mam pracę i nic mi jakby nie grozi, że wylątuję na ulicy i będę bezdomny. Wydaje mi się, że szczęście to też jest coś osobistego, związane z jakimiś relacjami. Bardzo osobista kwestia. Dlatego ja tak trochę z przymrużeniem oka traktuję tę ankietę. Nie znam ani jednego Fina z moich jakichś tam znajomych, który by powiedział, że tak, to jest dobra ankieta. Wszyscy śmieją się z tego i mówią, że nie, to jest jakieś bzdury. Bzdury na pewno nie. Czy Finowie są zadowolonym narodem? Tak. Czy są optymistycznie nastawieni? Tak. Czy idąc po ulicy, jeżeli na kogoś złapiemy z kimś wzrok, częściej będzie skończyć się tak, że ta osoba się na nas uśmiechnie i spojrzy na nas w ten sposób? Tak. A może to po prostu, nie wiem, może to są wszystko moje anegdoty, które nie mają nic wspólnego ze statystyką, ale o czym innym mogę mówić? Prawda jest taka, że żyją na wysokim poziomie, dobrze zarabiają, stać jest ich na dobre życie. Słynne opowieści, które nas denerwują o nauczycielach, którzy tam są, to są najlepsi z najlepszych, żeby zostać tam nauczycielem. Podobno trzeba naprawdę przejść taką dosyć solidną rekrutację, no i też bardzo dobrze się zarabia. Stąd edukacja chyba ta taka na niższym szczeblu jest u nich na wysokim bardzo poziomie. Tak, w ogóle to... to jest ogromny temat, natomiast jakbym mogła tak bardzo w skrócie go jakoś ująć, to wydaje mi się, że cele edukacji fińskiej po prostu są zupełnie inne. Celem nie jest na przykład, nie wiem, uświadomianie patriotyczne, ilu królów wchodziło w skład jakichś tam pocztów. Cele jest na przykład takie, być świadomym obywatelem, mieć świadomość ekologiczną, świadomie korzystać z mediów. To jest coś, czego w ogóle u nas nie ma w naszym programie, a co moim zdaniem jest ogromnie ważne. Świadomość swojej pozycji w społeczeństwie i tego, że społeczeństwo jest równe. Świadomość polityczna. To są rzeczy, na które się zwraca uwagę, na które pojawiają się nie tylko w ramach ideologii, idealistycznego podejścia tylko po prostu są w dokumentach spisane. Dzieci mają w tym wieku nauczyć się tego, że są obywatelami i mają pewne odpowiedzialności i obowiązki. Koniec. Więc wydaje mi się, że to jest ten klucz. To nie jest klucz to, co się czyta czasami, że tam nie ma prac domowych, że tam dzieci w ogóle godzinę dziennie pracują i osiągają ogromne wyniki, że tam właściwie nic nie robią i nie wiadomo skąd to się bierze. Nie, to jest ci fińscy nauczyciele, którzy dla nas się wydają po prostu niesamowicie opłacani, po prostu robią doskonałą robotę. I nie, polscy też robią doskonałą robotę, ale nie są dobrze opłacani. Taka różnica. No i fińscy nauczyciele nie są tak bardzo więźniami programu nauczania, tak jak nasi. To jest ta ogromna różnica. Jest dużo więcej miejsca na kreatywne podejście. Sam tytuł książki Kocie Chrzciny, jeszcze musi nam Pani wyjaśnić, co oznacza to.
Tak. Od razu chciałam powiedzieć, że to nie był mój pomysł, więc nie mogę za niego jakby brać kredytu. Natomiast kocie chrzciny to jest taki idiom, który oznacza po prostu to, co po angielsku mówi się otwieranie koperty. Czyli wchodzimy na jakąś imprezę, nie wiem po co to jest. To jest najczęściej, ma takie negatywne konotacje, że zebraliśmy się tu, musimy tutaj być, jakieś, nie wiem, firmowe, obowiązkowe spotkanie i nie wiem w ogóle po co to się odbywa. I wtedy mówimy, że to jakieś otwieranie koperty, po co jakieś... Po co impreza z okazji otwarcia, nie wiem, ronda w, nie wiem, w miejscowości Podoleckiej, prawda? Ale ma to też taki pozytywny wydźwięk, dużo rzadziej używany, że po prostu spotykamy się, chcemy imprezować, nie mamy pretekstu, no to robimy kociościny. Dla mnie to jest super. I to jest takie dwuznaczne, bo z jednej strony fajnie, bo pokazuje, że takie kreatywne podejście, a z drugiej strony, dlaczego zawsze musimy mieć pretekst, dlaczego nie możemy się po prostu spotkać. Widocznie musimy. Nie wiem, podoba mi się ten tytuł, jestem za nim. Bardzo dobry tytuł. Polecamy książkę Kocie chrzciny. Lato i zima w Finlandii. Pani Małgorzata Sic była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo wszystkim.